No, witam ponownie, tym razem na stole, że tak powiem. Klient przyniósł WS304, wzmacniacz stereofoniczny Unitra. O stan całkiem przyzwoity, w tym, że z tego co mówił w jednym kanale, jest coś nie halo, nie przynosi tak basu. Ja tutaj podłączyłem generatorek z komputera, ustawiłem go na 40 Hz. Tam ma podłączony taki prowizoryczny oscyloskop, jak widać. Taka samoróbka pod TV. Do audio w zupełności mi starczy, tak żeby sprawdzić. No i teraz tak, mam podłączony lewy kanał, ustawię sobie wzmocnienie tego wzmacniacza tutaj pokrętłem, żeby sprawdzić. No, zaczyna zniekształcać już przy 40 Hz. Ok, teraz przepniemy sobie z lewego kanału na prawy. No, jest dużo większe wzmocnienie. Niedużo, ale nie wiem, czy to widać było. Teraz tak, lewy kanał, momencik. Lewy kanał, ustawiamy sobie tak, o, wyciszymy go do końca. Tutaj sobie zrobimy, wycentrujemy ten zero nasze. Ok, się pokryły linijki. No i teraz tak, robimy głośniej. Ustawiamy sobie RMS do 5 V. Jedna kratka to 5 V. 5 V RMS. 40 Hz ustawione. No, jest 5 V i teraz zobaczymy, co wychodzi na prawym kanale. Na prawym wychodzi 5 z kawałkiem. Balans mam ustawiony na równo. Musiałbym balans w lewą stronę zjechać, ale teraz zobaczymy, co będzie w lewą stronę. Jest to samo, no, jest przesunięcie na balansie, ale na balansie nie będę nic tutaj robił, bo to nie jest wina balansu. Tu jest wina, no, 40, wina właśnie kondensatorów. Zmniejszyłem bas do zera, RMS spadł. Kondensatorów w loudness, z tego co mi wiadomo. Jak no, ściszam, to no, jest inaczej. Między lewym a prawym kanałem. No to dobra, no, stwierdziliśmy jakoś usterkę, prawdę mówią, no. Ale że usłyszał 1 V różnicy, to jest aż... Dobry słuch musi mieć. 1 V się różni. Tu mam ustawione równo, balans 0. Tutaj na 3,5. Nie wychodzi. O, teraz mam 5 V. Mam tutaj taki od PA modulik, który też mi dostarczył. Nie wiem, czy wymieniać całość, bo to jest to samo. Tylko ten ma, ma z tyłu taką treszczotkę. Kiedyś to był wynalazek u Telpod, tych potencjometrów Telpod. Ma balans, ma też środkowy zaskok. Nie wiem, czy to wymieniać, czy po prostu zrobimy układ wejściowy, po prostu odnowimy układ wejściowy. Prawdopodobnie mogą być już kondensatorki, no i tranzystorki. Prawdopodobnie pójdę do wymiany, żeby to wyrównać. No i rezystorki, no, czyli praktycznie wszystko. No i teraz tak się zastanawiam, czemu nie wsadzić gotowego przedwzmacniacza, no, z PA. Też nie wiadomo, jak to zagra, jak to będzie pracować, bo nie wiadomo, też te kondensatorki są jeszcze unitrowskie, stare. No i dobra, będziemy coś tutaj modzić. Łoj, powiem tak. Szał. To, że wzmacniacz jeszcze na zewnątrz fajnie wyglądał, to w środku masakra. Wilgoć tu była. Zobaczcie, jak potencjometry wzmacniacza
wyglądają. Czy dobrze, że prądy spoczynkowe nie szaleją. I ja pierdziele, ale się szykuje roboty, znowu to samo. A teraz tutaj, następny motyw. Oryginał widać siedzi. Nie mieli normalnego, to wstawili od czekajcie moment, od lampowców jeszcze 150 pico kondensatory rurkowe. Ktoś tu był, widzę, przede mną. Kondensatory są fajne, nowe wstawione. Chyba nawet trochę większe niż oryginalne, bo oryginalne 2200 były na 40 V. A tutaj jest 4700 na 50. Tutaj to samo na drugi kanał. Nie ma co się pierdzielić. Tutaj widzę. Ktoś poszalał. Ponieważ ten potencjometr nie jest oryginalny, bo ma 100 kOhmów, a powinien mieć 220 kOhmów, tak jak jest w tym module. I może to być cała ta przyczyna, no. Te elektrolity przy przedwzmacniaczu też mogą być... może po prostu basu nie przenosić przy korekcji, nie? To jest korektor od basu, to jest od sopranu i balans. I balans 100 kOhmów wstawiony. No już teraz to już całkiem zacząłem się zastanawiać, czy nie przerzucić tutaj kondensatorów tych elektrolitycznych na tej płytce i wstawić mu gotowca. Tu widać już ktoś smażył tą płytę też. Też była wilgoć, biały osad. Zaraz ją umyjemy i przerzucimy kondensatory, podstawimy, zobaczymy jak zagra. I czy będzie jakaśkolwiek różnica, nie? Pierwsze co zrobiłem, to umyłem ten moduł. Jak widać już wilgoci nie widać. Jak widać, nie widać, no pięknie. Jeszcze sechnie mi tutaj trochę, ale to szybka piłka. Wymienię od razu wszystkie elektrolity, od razu jak leci wszystko. Zrzucimy albo kandali firmy, albo Nikon. Przynajmniej będę wiedział, że mają te same wartości, które mają być, no. Posprawdzamy to jeszcze miernikiem przed przedstawieniem te elektrolity, żeby były identyczne. Teraz tak, kondensatorki 470 nano też wymienimy. Czekajcie, to są 4 sztuki. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj siedzą, co tu siedzi? Momencik, bo ja tak trzymam tę kamerę, kurde. No, tutaj siedzą, co tu siedzi, 0,033 nano i ich jest, tu widzę 3 sztuki przy basie, ale przy basie, przy regulacji basu. Raz. I to są dosyć dobre kondensatory, bo mają tolerancję tylko 1%. Cztery w sumie są. 0,033. Wstawimy albo kantalowe, albo... Ale o te mam. Tego typu. 0,33. Pasuje. Teraz sprawdzimy, ile ich tu mamy. Tak jest, są nóweczki. Czyli tak, te cztery mamy. Raz, dwa, trzy, cztery.
dobra, zabieram się do roboty. Muszę powiedzieć, jeszcze 470 muszę znaleźć, 4. To te najważniejsze, no. Foliowych nie ma co wymieniać, wiecie, bo te foliowe są praktycznie niezawodne. Przynajmniej nigdy z nimi nie było problemu. Ale elektrolity pójdą w ek. Co tu jest? 2,2, 2,2, 2,2, 2,2 i 100 setki. Dobra, mam. Także działam najpierw z tym modułem i tu już praktycznie rozkręcone, tylko wyciągnąć. Kurwa, nie lubię tych wzmacniaczy, bo taki straszny dostęp do nich jest. Ale co zrobisz? No i spójrzcie, jaki myk. Na płytce jest oznakowanie. Aż muszę zerknąć teraz, że tu jest plus, nie? C213. A na kondensatorze nóżka minus. Wszystkie kondensatorki, te małe, do plusa są powstawiane minusem. No i teraz co z tym robić? Zaraz będziemy testować, sprawdzać, bo albo ktoś się piznął i wszystkie powstawiał te elektrolity na odwrót. W fabryce, już tutaj o 3 wymontowałem, 2 wymieniłem. Czy to tak ma być, no? Czy tylko nadruk jest tak spieprzony na PCB? Dobra, zaraz będę patrzył w schemat i... No i już mamy pierwszą zagadkę, nie? No i zacząłem porównać z tą płytką i ze schematem. Wychodzi na to, że w tym module wszystkie elektrolity, te małe, 4 sztuki, raz, dwa, trzy i tutaj czwarty, są na odwrót wstawione. Patrzcie. No i jaja. Może dlatego ten moduł był przyniesiony. Tutaj mamy C213. Minus idzie na plus na płytce, nie? A tu mamy ten sam C213. Tutaj jest nadruk. Mamy z tej strony, mamy minus idzie w tą stronę. Na minus. I tak samo tutaj. Minus idzie na minus, a plus jest minus tu, plus tu. Tu już, a tu wszystko było na odwrót. Teraz tak, plus idzie tu, a kondensator jest podpięty minusem. Tu jest dobrze powstawiane. Kurczę, jaka sieczka. Aż takie by pomyłki robili. Dobra, wymieniamy to tak jak ma być, no. Plus do plusa, minus do minusa. Który mnie interesuje, C217, C213. C217, C213. C217, gdzie jest? 213. Tu jest 100. Aha, to jest ten kanał ze stówką. 100. To będzie ten drugi kanał. 213. Minus do rezystoru. Do rezystora i do kondensatora. No i wszystko jasne, dlaczego basu nie przynosiło. Bo to jest typowo, siedzi w korektorze. Minus, plus na bazę T204. Plus na bazę T204, a tutaj było minus na bazę T204, T204, baza tu, czyli tu mamy plus, a jest minus. Dobra, wszystko jasne, te kondensatorki na odwrót, mam nadzieję, że te setki... Ja wstawiłem tak, jak jest na płytce oznakowanie. Zaraz je posprawdzam, czy tak mają być. Te płytki były niby takie same, ale zależy, kto siedział przy biurku i je montował. No i dobra, działamy dalej. No dobra, wywaliłem troszeczkę tego bublu z tej płytki, z PRL-u. Co niektóre się rozleciały, zanim je wylutowałem, no.
Tak wygląda płyteczka już po wymianie kondensatorków. No i dobra, zamontujemy ją w tym wzmacniaczu i sprawdzimy teraz, jaka będzie reakcja, nie? Czy nic nie wyleci w powietrze. Żartuję. No tutaj mamy odnowioną płytkę tego przedwzmacniacza. No zobaczymy, jak to zadziała. Po wstawieniu modułu moduł nie zagrał. Obawiam się, że są spalone tranzystory, ale oprócz tego w tym nowym module ten kondensator, zaraz to może powiększymy, w jednym i w drugim kanale tak on był zrobiony, brak jest tego rezystora i tu jest zwora na kondensatorze. I to może też troszeczkę... No był inaczej robiony, ale oporniki, rezystory, te wszystkie się zgadzają napięciowo, znaczy tym opornością. Reszta, także nie wiem, jakim sposobem ten moduł miał działać, no. Może zabrakło, nie wiem. No zobaczymy. Niby wszystko idzie przez 3,9 kOhma. No tak, no bo to jest tylko wejście. No, moduł wzmacniacz, różnicówka jest tu. Różnicowy. No nie wiem, zaraz będziemy dochodzić dalej. Wstawimy to wszystko tak według tego schematu oryginalnego i zobaczymy, czy to ruszy. Także motam się dalej. Maltretuję. Nowy moduł, stary moduł wymontowany. W razie czego jest, można z powrotem go wstawić. Będzie tak jak było, nie? No dobra, to działam dalej. No, ruszył. Po wstawieniu dodatkowych elementów jeszcze w tą płytkę i zrobieniu na wzór tej starej, fakt, że na nowych podzespołach, ruszył wzmak. Jak widać na oscyloskopie mam sinusoidę taką tam rzuconą, żeby było mniej więcej można porównać dwa kanały. A tutaj mam podpięty głośnik i wtedy przy 40 Hz. W tej chwili mam puszczony 32 Hz. Przy 40 Hz już nie drgała membrana na lewym kanale. Na prawym chodziło, na lewym już nie, już było słabiej. A teraz patrzcie, co potrafi ten wzmak. Jak będę zmniejszał częstotliwość, jest 30 Hz. Spójrzcie na głośnik, co się dzieje. Sinusoida, wielkość sinusoidy się nie zmienia. Zresztą tutaj widać RMS. Mamy 2 V w tej chwili tylko. Się zmienia tylko częstotliwość. O, zobaczcie, potrafi pracować jak pompka, 15 Hz. No i RMS nadal nie spadł, tylko zaczęło już zniekształcać wierzchołki. Czekajcie, zaraz wam to może przewinę. A nie zaczęło zniekształcać. Jeszcze mogę podciągnąć moc. No, w tej chwili zaczynają się robić letnie, letni się robi wzmacniacz, ale zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze nie widziałem, żeby WS potrafił pracować przy... Zaraz zobaczymy, przy ilu zejdzie sinusoida wzmocnienie, nie? Chodzi o wzmocnienie RMS-u. Patrzcie, RMS nadal... Ta linia przerywana to jest RMS. Jest nadal powyżej 5. Powyżej połowy jednej klatki, a częstotliwość mamy w tej chwili 11 Hz. Fakt, że jest ciepły wzmak, ale zobaczcie, co potrafi zrobić z głośnikiem. Pracuje jak pompa. 10 razy na sekundę przynosi. Czyli nie powinien być, że tak powiem, nie powinien chłop być zawiedziony tym wzmakiem. Zobaczymy jeszcze, jak to gra. Trzeba byłoby to teraz podłączyć pod jakieś altusy najlepiej, bo to tak mniej więcej w tych czasach altusy to było do tego wzmacniacza, że tak powiem, przystosowane.
Dobra. Wyłączmy ten generator. Wyłączyliśmy generator. Delikatnie letnie kanały. Przy 4 ohmach głośnik, nie? Głośnik samochodowy. Także nie będę go katował. Podłączę tutaj jakiś dźwięk i zobaczymy, co tu potrafi. No, żeby była jasność, sprawdziłem też i przy 25 kHz dopiero zaczyna spadać napięcie, nie, na wyjściu, przy tej samej głośności wzmacniacza. Także do 25, no w sumie nawet do 30, z tego co tam serwisówka tłumaczy, że 30 kHz, a kto to usłyszy, 25 w zupełności. Mu to przetworzy, albo i więcej mu to przetworzy, nie? Ale chodziło tutaj przeważnie o bas, dlatego było wymieniane wszystko. Dobra, także ja pozdrawiam WS-a, WS, jaki to jest WS? 304S skręcam. Mam nadzieję, że się dźwięk spodoba dla klienta. Niestety ten wzmacniacz nie mój. Może w przyszłym tygodniu będzie jeszcze jeden taki, ale mój, to go sobie przerobię podobnie. Tak to wygląda po przeróbce. Oczywiście płytki z drugiej strony polakierowane, tak jak w oryginale były. Też były lakierem pociągnięte, nie? A tutaj te kondensatory to już nie moja robota, trochę hała. Tak się fajnie zapowiadało, moduł ruszył, wystartował. Elegancki basik miał, wszystko pięknie, ładnie chodziło. Wymiana, kurwa, potencjometra. Przepraszam za wyrażenie. Przy wymianie potencjometra się nie pomyliłem na 100%. Podłączyłem wszystko tak, jak ma być. Gdzieś trzask chyba jakiś poszedł z tego. I to nowy potencjometr, tak mi klient przyniósł. Przyniósł mi nowy potencjometr, który trzeszczał. Uwaliło tranzystorki, końcówki mocy. Chociaż już one i tak miały taki delikatne zniekształcenie na oscyloskopie, mi ten kanał pokazywał, ale myślałem, że to jeszcze coś wina w przedmacniaczu, myślałem, że jeszcze to zrobię. Co do czego, poszedł jeden tranzystor PNP, NPN, sorry. Poszły diody w mostku. I poszedł tutaj jeszcze dwie diody, też znalazły mi w mostku rozwalone. Poszedł bezpiecznik. I lewa strona całkowicie, że tak powiem, się zwęgliła. Przy włączeniu. Także no modzę, tutaj znalazłem taką parkę tranzystorków TIP 3055 i 2955 i pomierzyłem, są sparowane. Podstawię te tranzystory, no zobaczymy, jak to będzie grało, i jak już jeden kanał na tych tranzystorach dobrze zagra, to wtedy będziemy kombinować, wymienimy i tak samo ustawimy prąd spoczynkowy na prawym, na lewym kanale, nie? Tak, żeby było identycznie. Poza tym, w tym wzmacniaczu co jeszcze? Tu już nie siedział oryginalny tranzystor, bo siedział BD900. Zaraz zobaczymy, może będzie widać w kamerze lepiej. Spóźniamy do światła. Nie wiem, czy tutaj będzie cokolwiek na nim widać. BD912 czy 16? Zaraz wam powiem dokładnie. BD912, czyli już nie jest oryginał, bo BDP powinno siedzieć w oryginale. A po tej stronie w ogóle jest jeszcze inaczej. To siedzą jakieś dwa N-y, czyli każdy pies z innej budy. Nie wiem, czy to ktoś w ogóle parował wcześniej przede mną, czy nie. No dobra, odnowimy go. Na tych tipach przynajmniej będzie troszeczkę może mocniejszy. No mocniejszy nie będzie, bo tutaj 4700 mikro ktoś powstawiał kondensatory, no to może dlatego też i te diody poszły.
Mogła to być też przyczyna. Dioda się spaliła i później wywaliło dalej tranzystor. No nie wiadomo, z której strony to poszło, że tak powiem. Przy samym włączeniu od razu poszedł prąd stały na głośniki, także to standardowo to tak się dzieje, no, że od razu przy włączeniu się pali wzmacniacz. Nie podczas pracy. Podczas pracy rzadko kiedy trzeba go naprawdę zajeździć, żeby bezpieczniki zrobić spręta. No i powinien był się sam wyłączyć podczas pracy nawet, ale chociaż nie wiem, czy te WS-y miały jakieś zabezpieczenie, bo tu nawet z tego co widzę, to tranzystor od prądu spoczynkowego jest milimetr, jak tam widać, milimetr od radiatora, tak samo i tutaj, nawet one nie są na radiatorze montowane. Także no dobra, działam. Spróbuję go odpalić, może wyjdzie, może nie wyjdzie, jak nie wyjdzie, to pójdzie na śmietnik. Nie no, szkoda tego modułu, bo już jest całkowicie odnowiony. Ładnie, ładne brzmienie ma i w sumie to mało. Nie zdążyłem praktycznie sprawdzić, tak na dobrych głośnikach, nie? Jakie to ma brzmienie, ale według oscyloskopu było wszystko dobrze, no. I przenosiło nawet do 12 Hz. Z basem i 25 kHz też przenosił. Dobrze. Powinno być dobrze, no. Dobra, nie ma co tutaj gadać, się rozgadywać, ja się biorę do roboty. Oj, to się nagrało w makro. Biorę się do roboty, tak to wygląda. Tutaj już jeden tranzystor wyrwałem. Tutaj teraz drugi spalony będę wymontowywał i działam dalej. No, wiecie co wam powiem? Końcówki mocy są sprawne. Tranzystorki tutaj, jak widać, tu ktoś inny wstawiał, tutaj ja już wstawiałem, no to je widać różnicę. I teraz tak, tu mam kłopot. Tak się fajnie zapowiadało. Prawdopodobnie się sfajczył któryś z tych małych tranzystorków, bo się sfajczył, no, przed chwileczką. Ten kanał jest sprawny już i czy ta podstawie pod jedną stronę, czy podstawie pod drugą stronę, to wzmacniacz gra na tym pięknym wzmacniaczu. A WS-304S, tak? 304S. Nie wiem, dla mnie to jest wzmacniacz, jakby to powiedzieć, no może na tamte czasy to i było coś pięknego, ale w tej chwili to jest obraz nędzy i rozpaczy. Tu jest płytka przerobiona już przeze mnie, a tutaj jest wzmacniacz, gdzie jeszcze są takie kondensatory rurkowe. No, ale nie będę się na tym wypowiadał. A tutaj poszedł rezystor jeden R161. Zaraz zobaczymy, co to za rezystor i co to odpowiada. Tutaj patrzę, już podmienione na dwa było. I co go bije? On idzie od emitera. Od emitera T111. Zaraz zobaczymy, być może, że tranzystor jest sieknięty. No i przede wszystkim te potencjometry, te PR-ki, już czas na nich, z tego co tu widzę. Straszny stan, tak samo i tutaj, ale działa, nie ruszam, nie moje, nie kazali. Najwyżej przyniesie za tydzień znowu, a może to wymienić od razu. Dobra, działam dalej. Jak będzie efekt, to będzie efekt. Słuchajcie, wszystko działa. Wszystko zrobione. Tranzystorki powymieniane, znaczy tutaj tranzystorki wymienione. Nowy potencjometr, nowiutki prosto ze sklepu. Zamówiony specjalnie za całe 15 zł, plus przesyłka. Patrzcie, co się dzieje. Słyszycie? Jeden kanał w ogóle nie łączy. Oj. Jeszcze trochę i załatwię kamerę. Nie wiem, co dzisiaj za dzień jest, ale
jest the best normalnie. Wszystko mi się psuje, tak. W samochodzie bezpiecznik od zapalniczki się spalił. Myślałem, że posadziłem końcówki mocy. Się okazało, że jeden oporniczek przy tych starych potencjometrach nie łączył. Znaczy nie łączył. Był spalony, no. Teraz potencjometr. Gdzie się nie trącisz, wszystko się sypie. Wzmacniacz może fajny, ale on brzmienia to on nie ma, bo tylko wali soprany i basy, nawet bez konturu. Teraz z konturem to w ogóle. Mówię, nie będę podłączał lepszego głośnika, bo szkoda, no. Nie mój. Nie będę się wypowiadał, że tak powiem, ale... Unitra robiła dużo lepsze wzmacniacze. Bardzo, dużo, dużo lepsze. Normalnie myślałem, że... że to coś fajnego będzie. No, wygląd fajny. Gałeczki takie stylowe. Już trochę wyblaknięte. Oksydowane. A tu w środku... szału nie ma. Szczerze, wolę tą Aidę, która ma 10 watów i przynajmniej ładnie gra. No ale co zrobić? Jeszcze raz potencjometr wymieniam. Będę go rozbierał całego i pewnie tam trzeba popodginać te blaszki. Wyczyścić. O ile ślizgacze są dobre, to już blaszki stykowe sobie poradzę. Już nie będę odsyłał za 15 zł potencjometru. I tak na części elektroniczne nikt chyba gwarancji nie uznaje. No i tak. To jest zamawianiem na Allegro. No jest. Nareszcie wszystko gra tak jak ma być. Tylko jeszcze tą masę, kurde, muszę tam pociągnąć z boku. Oj. Gra. Gra równo na dwóch kanałach. Jeszcze większy bas jest niż był po przeróbce tutaj tych kondensatorków. Wymiana wiązała się z tym, że musiałem wszystkie ślizgacze poprostować. Były pozakładane blaszki jedna na drugą w potencjometrze. Szarpie głośniki. Ale gra. I drugi kanał. Jakiś cichszy? Nie. Jeden kanał. Wszystko jest tak samo. Ale czyżby znowu zaczął trzeszczeć? Nie. Wydawało się. Dobra, nie ma co tego, chodzi. I nareszcie chodzi. I nareszcie jest. Teraz trzeba by było przetestować na oscyloskopie. Czy ma równe kanały, nie? Zaraz zobaczymy. No udało się w końcu zrobić to tak jak ma być. Pięknie. Kolejna Unitra. Kontur.
duża różnica w podbiciu sopranu basu. Nie powiem, nadłubałem się trochę dzisiaj. To wszystko z niego zostało wyrzucone. No, jeszcze tu jedno. To wyrzucone, a i przede wszystkim cały zrąbany przez wzmacniacz, no. Gra. No dobrze, mam nadzieję, że będziesz pan zadowolony, tak? Mam nadzieję, że klient będzie zadowolony, no.